Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Myślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na wykład dotyczący lotniczego skanowania laserowego. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. Ideę skanowania laserowego można sprowadzić do zasady laserowego pomiaru odległości z lecącego samolotu do punktów powierzchni terenu. Jeżeli gęstość terenowych punktów pomiarowych jest dostatecznie duża, to w efekcie uzyskuje się quasi-ciągłą przestrzenną reprezentację powierzchni terenu. W praktyce promień dalmierza laserowego wysłany przez zwierciadło skanujące lub układ światłowodów przeczesuje teren w płaszczyźnie poprzecznej do kierunku lotu. Laser działa impulsowo i z dużą częstotliwością próbkuje teren. Energia częściowo odbita od powierzchni terenu jest odbierana przez układ optyczny skanera i rejestrowana. Tak jak w tradycyjnym dalmierzu laserowym, na podstawie pomiaru czasu powrotu odbitego sygnału określa się odległość, samolot, punkt terenowy. Z dalmierzem synchronicznie współpracuje system GNSS, który określa pozycję samolotu, z którego wysłano impuls, oraz inercjalny system nawigacyjny, określający aktualne nachylenia kątowe i wektory przyspieszeń platformy, na której zamontowana jest optyczna głowica skanująca. Integracja z tych trzech systemów pomiarowych daje położenie, z którego wykonano pomiar odległości, samą odległość i jej kierunek w przestrzeni. Pozwala to określić współrzędne punktu terenowego X, Y, H, w których w danym momencie był wycelowany dalmierz laserowy. Z opisanej zasady działania widać podobieństwo skanera laserowego do radaru. Istotna różnica sprowadza się do tego, że radar działa w zakresie mikrofalowym, a skaner laserowy w zakresie optycznym. Z tych powodów skaner laserowy często określa się mianem radaru laserowego lub LIDAR, czyli systemu, na który składa się laser i odbiornik światła odbitego. Pozwala to określić odległość do obiektu poprzez wykorzystanie informacji o prędkości światła. Na system lotniczego skanowania laserowego składają się dwa segmenty. Segment pokładowy oraz naziemny. W skład segmentu pokładowego wchodzą dalmierz laserowy, system pozycjonowania trajektorii lotu oparty na GNSS, inercjalny system nawigacyjny INS, kadrowa kamera cyfrowa, blok rejestracji danych, system planowania i zarządzania lotem. Natomiast na segment naziemny składa się naziemna stacja referencyjna, stacja GNSS, specjalistyczne oprogramowanie oraz operator do obróbki przetwarzania danych i generowania wynikowych produktów w trybie offline. Skaner składa się z emitera promieniowania lasera, układu optycznego, który rozprowadza wiązkę promienia lasera po powierzchni terenu, teleskopu, detektora, układu elektronicznego i komputera sterującego systemem. Do wiodących producentów systemów lotniczego skanowania laserowego należą firmy Leica, Regal, Trimble, Optech czy też Hydrographii. Terenowy ślad linii skanowania oraz rozkład punktów ALS w linii zależą od optycznego układu skanującego. Elementami skanującymi w układzie optycznych skanerów laserowych mogą być wirujący wielogbok o zwierciadlanych płaszczyznach, terenowy ślad linii skanowania oraz rozkład punktów ALS w linii zależą od optycznego układu skanującego. Elementami skanującymi w układach optycznych skanerów mogą być wirujący wielobok o zwierciadlanych płaszczyznach, ślad linii skanowania tworzy w terenie układ równoległych linii, zwierciadło nutacyjne
Wirujący promień lasera zatacza stożek, co tworzy układ punktów ALS po elipsach, których ślad przesuwają się w kierunku lotu. Oscylujące zwierciadło, ślad linii skanowania tworzy układ zygzakowatych linii prostych lub linie sinusoidalne o zmiennej gęstości punktów oraz układ światłowodowy. Obrotowe zwierciadło kieruje promień lasera na wiązkę światłowodów, wyprowadzających energię w formie linii prostopadłej do kierunku wlotu. W efekcie chmurę punktów ALS tworzy ciąg linii prostopadłych do kierunku lotu. Nieodłącznym systemem skanowania laserowego jest system GNSS zintegrowany z inercjalnym systemem nawigacji. System ten pozwala na określenie aktualnych wychyleń kątowych platformy w celu określenia pozycji i orientacji. Z kolei naziemna stacja referencyjna GNSS pozwala na dokonanie odpowiednich korekcji wykonanych w postprocessingu. Realizacja misji fotolotniczej rozpoczyna się od podzielenia obszaru na tzw. bloki LIDAR. Każdy z tych bloków pokrywa się równoległymi szeregami skanowania o częściowo wzajemnym pokryciu poprzecznym. System planowania i zarządzania lotem zawiera wcześniej przygotowany plan lotu, wykonany w programie komputerowym do planowania lotu, który części prezentuje się na rycinie znajdującej się po lewej stronie oraz kontrolerem lotu przeznaczonego dla pilota samolotu ryciny po prawej stronie slajdu. W trakcie realizacji misji odbiornik GNSS na bieżąco określa aktualne położenie samolotu. Na monitorze pilot otrzymuje informację graficzną i numeryczną o położeniu samolotu. Oczywiście na tle wcześniej przygotowanego planu lotu. To pomaga precyzyjnie prowadzić samolot po zaplanowanych osiach szeregów. System planowania, zarządzania i realizacji misji lotniczej, skanowania laserowego nie różni się zasadniczo od podobnych systemów używanych podczas zwykłych misji fotogrametrycznych. Wśród ważnych parametrów użytkowych lotniczego skanowania laserowego, decydujących o jego użyteczności i wydajności, można wymienić długość fali lasera, długość impulsu, częstotliwość impulsów laserowych, częstotliwość skanowania, całkowity kąt skanowania, wysokość lotu, szerokość obrazowanego pasa, dokładność pozycjonowania skanera i pomiaru kątów orientacji. W niniejszej tabeli przedstawiono typowe parametry użytkowe lotniczych systemów skanowania laserowego. Warto podkreślić, że długość promienia lasera to 1,64 tysięczne mikrometra. Generowany jest z częstotliwością od kilkudziesięciu kHz do nawet 500 kHz. Skanowanie może być wykonywane z helikoptera, wtedy wysokość jego lotu powinna być zachowana na poziomie 200 do 300 metrów. Natomiast w przypadku wykonywania lotniczego skanowania laserowego z pokładu samolotu, wysokość może ta być znacznie większa i zawierać się w przedziale od 500 do 1000 metrów, a nawet 6000 metrów. Ważnym parametrem jest całkowity kąt skanowania, definiujący zakres pasa skanowania, który najczęściej zawiera się w przedziale od 20 stopni do 40 stopni. Wypadkową częstotliwości skanowania, czy też generowania impulsu, a także wysokości lotu i kąta skanowania jest odległość między punktami ALS w terenie i między innymi w zależności od tych parametrów odległość ta waha się w granicach od 0,2 metra do 2 metrów. Parametrami, które wpływają na dokładność położenia punktów jest częstotliwość rejestracji GNSS i NS, przy czym sama dokładność sytuacyjna osiąga wartość 40 cm, natomiast wysokościowa określana jest na poziomie 10 cm. Cena całego systemu lotniczego skanowania laserowego waha się w granicach od 500 do 800 tysięcy dolarów. Firmy produkujące systemy skanujące stosują różne tryby skanowania. Najczęstszym jest lustro skanujące oraz tryb liniowy. Stosowany jest również system skanowania stożkowy oraz wirujący pryzmat. Maksymalna częstotliwość skanowania waha się od 35 do 653 Hz. Najczęściej notuje się rozbieżność wiązki promienia lasera
od ćwierć do 2 miliradianów, a dokładność dalmierza jest mniejsza nawet niż 1 cm. Stosowanym parametrem użytkowym określającym pokrycie powierzchni terenu punktami jest tak zwana gęstość skanowania wyrażana w liczbie zarejestrowanych punktów pomiarowych na jednostkę powierzchni terenu. Gęstość skanowania jest pochodną parametrów systemu skanującego oraz parametrów lotu. Przy określeniu gęstości bierze się pod uwagę zazwyczaj wyłącznie pierwsze odbicie lasera, natomiast pożądana gęstość punktów zależy od zastosowania. Jeśli na przykład celem skanowania jest opracowanie numerycznego modelu terenu, to stosowana w praktyce gęstość zawiera się w przedziale od 0,5 do 10 punktów na metr kwadratowy. Podczas planowania lotu, aby osiągnąć pożądaną gęstość, można skorzystać z wykresów ułatwiających obliczanie gęstości wynikowej chmury punktów. Wykresy opisane są poszczególnymi parametrami użytkowymi oraz parametrami pracy systemu skanującego. I przykładowo, przy częstotliwości generowania impulsów 200 kHz, wysokości lotów wynoszącej 800 m oraz prędkości lotu równej 150 km na godzinę, z wykresu odczytamy, że szerokość obrazowanego pasa to 915 m, a wynikowa gęstość chmury punktów to 4 punkty na metr kwadratowy. Po wyrównaniu chmury punktów i nadanej georeferencji klasyfikuje się chmurę punktów. Najczęściej według standardów Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, a następnie wykonuje modele czy też obrysy dla opracowanej chmury punktów. Obiekty naziemne w różnym stopniu odbijają padającą energię. Najmniejsze odbicie w zakresie bliskiej podczerwieni następuje od powierzchni wody, zaś największe dla lodu i śniegu, około 50-80%. Dla roślinności wynosi ono około 30-50%, dla piasku 10-20%. Przy braku sygnału powrotnego mogą powstawać martwe pola na skanowanej powierzchni. Nowsze systemy mogą rejestrować intensywność sygnału powrotnego, dając obraz podobny do zdjęcia czarno-białego, tak zwany obraz intensywności. Może to ułatwić interpretację punktów ALS i dać podstawę do rozróżnienia pokrycia powierzchni terenu, a nawet automatycznego rozpoznawania obiektów. Dla zwiększenia efektu wizualnego chmurą punktów przypisuje się właściwy kolor w formacie składowych RGB, czyli kolor powierzchni terenowej, od której odbił się promień laserowy. Aby uzyskać taki efekt, wraz z rejestracją skanerem laserowym wykorzystuje się równoległe fotografowanie. Możliwa jest także rejestracja kilku odbić pojedynczego impulsu laserowego. Jeżeli impuls trafi na obszar zadrzewiony, to pierwsze częściowe odbicie nastąpi od korony drzewa. Reszta energii przejdzie przez koronę, odbije się od powierzchni gruntu. Między innymi skrajnymi odbiciami mogą pojawić się odbicia pośrednie. Niektóre systemy laserowe rejestrują tylko pierwsze, ostatnie lub oba odbicia, tak zwane echa. Istnieją systemy rejestrujące odbicia pośrednie, nawet do 5 odbić, oraz systemy rejestrujące pełny kształt fali powracającej, co umożliwia na etapie obróbki wyekstrahowanie wielu odbić. Ważnym dla użytkownika parametrem skanowania jest liczba rejestrowanych odbić pojedynczego impulsu laserowego. Jeśli impuls napotyka na swej drodze np. drzewo czy kable napowietrzne, to może nastąpić kilka odbić niosących informacje o przestrzeni obiektu. Z tego punktu widzenia można wyróżnić 3 generacje skanerów. Generacja pierwsza, rejestracja czasu odbicia jednego impulsu, pierwszego echa. Generacja druga, rejestracja pierwszego i ostatniego echa, nawet do 5 ech. Oraz generacja trzecia, pomiar nie tylko odległości od obiektu, ale pełnego kształtu fali odbitej. W sygnale powracającym można wyróżnić odbicie od powierzchni gruntu w formie silnego piku, którego kształt będzie zależał od kilku czynników. Jeśli impuls laserowy napotka po drodze inny obiekt, od którego nastąpi częściowe odbicie, to kształt powracającego sygnału jest bardziej złożony i da się nim wyróżnić kilka pików. Ich maksima są interpretowane jako dyskretne odbicia o określonej odległości, skaner-obiekt, co daje w wyniku kilka zarejestrowanych ech.
W zarejestrowanym odbitym sygnale można badać nie tylko odległość, wysokość obiektu, ale pełną charakterystykę echa, w tym amplitudę, odległość, szerokość echa. Analiza taka pozwala na ekstrakcję dodatkowej informacji o właściwościach obserwowanych obiektów, np. ich szorstkości, czy też właściwościach odbiciowych. Jest to istotny krok w kierunku modelowania fizykalnego opisującego interakcję impulsów laserowych ze złożonymi obiektami naziemnymi. Przykładem takich obiektów są drzewa i inna roślinność. Wysłany impuls laserowy może przenikać i częściowo odbijać się od kilku obiektów napotkanych po drodze. Przykładem jest roślinność. Impuls odbija się częściowo od korony drzewa, niżej położonych krzewów i następnie od gruntu. Należy zdawać sobie sprawę, że promień laserowy ma pewną rozbieżność, w wyniku której ślad tego promienia w terenie, czyli tak zwana plamka, przyjmuje w rzeczywistości kształt eliptyczny. Ślad ten będzie się zwiększał ku skrajom pasa obrazowania i przyjmie kształt elipsy. Dodatkowo wpływ na kształt plamki ma nachylenie terenu. Sygnał odbity od powierzchni prostopadłej będzie charakteryzował się bardziej zwartą energią w przeciwieństwie do odbicia od powierzchni nachylonej. Niniejszy wykres ilustruje analogowy impuls laserowy wysłany przez system laserowy oznaczony kolorem czerwonym. A następnie trzy sygnały niebieskie odpowiadają sygnałowi odbitemu od koron drzewa, natomiast ostatni sygnał odbicie od gruntu. Ten analogowy sygnał jest produkowany ze stałym czasowym interwałem, a następnie konwertowany w przetworniku analogowo-cyfrowym do strumienia danych cyfrowych. Ten strumień danych jest zapisywany na nośniku do dalszego opracowania w trybie offline. Na etapie postprocesingu zapisany powracający sygnał jest perfekcyjnie rekonstruowany i szczegółowo analizowany w celu określenia odległości od celu, kształtu powracającego sygnału, wskaźników rodzaju obiektu, od którego nastąpiło odbicie oraz poszczególnych jego parametrów. Rozwój systemów ALS zmierza w kierunku zwiększenia częstotliwości generowania impulsów laserowych, co sprzyja lepszej wydajności takich systemów. Ta wydajność wyraża się zwiększeniem gęstości chmury punktów ALS lub zwiększeniem szerokości obrazowanego pasa przez zwiększenie wysokości lotu. Wzrost częstotliwości generowania impulsów napotyka jednak na ograniczenie wynikające z prędkości światła. W rozwiązaniu tradycyjnym system emituje impuls laserowy. Rycina pierwsza, znajdująca się po lewej stronie, przedstawia rozwiązanie tradycyjne, w którym system emituje impuls laserowy. Jest to samolot w położeniu pierwszym. Impuls dociera do powierzchni punktu, punkt drugi, odbija się i powraca do samolotu. System odbiera impuls odbity i następnie wysyła kolejny impuls w położeniu trzecim i tak dalej. W tym rozwiązaniu w powietrzu w danej chwili znajduje się jeden impuls. Ogranicza to możliwość do zastosowania większej częstotliwości impulsów laserowych. Ma to oczywiście również znaczenie wysokość lotu. Większa wysokość wymusza mniejszą częstotliwość. W dążeniu do przezwyciężenia tego problemu w ostatnich latach stosuje się technikę tzw. wielokrotnego impulsu laserowego w powietrzu, w skrócie MPIA. W literaturze spotyka się również określenie MTA. Proces pozyskiwania danych z wykorzystaniem tej technologii zaprezentowano na rycinie po prawej. System, nie czekając na powrót impulsu wysłanego w położeniu pierwszym, wysyła następny impuls, położenie drugie. W położeniu trzecim odbiera impuls wysłany w położeniu pierwszym. W tym czasie impuls wysłany z położenia drugiego jest nadal w powietrzu i tak dalej. Oznacza to, że w danym momencie w powietrzu są dwa, a nawet więcej impulsów laserowych. Tą drogą można znacznie zwiększyć częstotliwość generowania impulsów laserowych. Przedstawione wcześniej lotnicze systemy skanowania laserowego można określić jako topograficzne, to jest służące do zbierania danych wysokościowych na lądzie. Obok nich występują również systemy batymetryczne, których promień lasera może penetrować wodę i na tej podstawie dawać informacje o obecności obiektów podwodnych czy topografii dna morskiego. Zasięg takiej penetracji zależy od przeźroczystości wody. Dla morskich wód przybrzeżnych może sięgać do 50 metrów. System wykorzystuje jednocześnie dwa lasery. W zakresie światła podczerwonego i zielonego. Wiązki zwykle nie są prostopadłe skierowane do powierzchni terenu,
jak w przypadku lotniczego skanowania laserowego topograficznego, ale do przodu pod kątem 15 do 20 stopni. Skanery batymetryczne mogą być wykorzystywane również do pomiarów batymetrycznych wód śródlądowych, np. jezior czy rzek. Czystość takich wód jest bardzo zróżnicowana, a efektywna głębokość penetracji zwykle znacznie mniejsza niż w przybrzeżnej strefie morskiej. Skanery batymetryczne, oprócz tego, że wykorzystują laser zielony, różnią się od topograficznych znacznie mniejszą częstotliwością impulsów laserowych i operowaniem z mniejszych wysokości lotu. Zachęcam do skorzystania z literatury będącej rozszerzeniem zaprezentowanych zagadnień dotyczących lotniczego skanowania laserowego. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.